Szary to moje ulubione papugi. Dawno temu się nimi zafascynowałem, wciąż jestem nimi oczarowany i tak już prawdopodobnie pozostanie. Na początku uwodzą swoimi ogromnymi kształtami, swoimi wspaniałymi, cudownymi barwami. Później, gdy je poznajemy bliżej, jesteśmy zafascynowani zwykle ich inteligencją, umiejętnościami, wspaniałym charakterem. Ary pochodzą z Ameryki Południowej. W środowisku naturalnym żyją w dużych grupach. Na okres lęków łączą się w pary. Pary te często łączą się już na całe życie. Przez wiele, wiele lat wydają potomstwo, którym troskliwie się opiekują. Ich budowa wskazuje, że są świetnymi lotnikami. W środowisku naturalnym codziennie pokonują ogromne odległości między miejscami żerowania a gniazdami. Bezbłędnie odnajdują później miejsce swojego nocnego spoczynku i miejsce, gdzie znajdują się ich pisklęta. Ary pojawiły się w Europie wraz z wyprawami hiszpańskich, portugalskich odkrywców. Swoim wspaniałym wyglądem, usposobieniem budziły zachwyt i trwa to do dnia dzisiejszego. Od wielu, wielu lat towarzyszą człowiekowi i są tymi chyba najbardziej znanymi, choć nie zawsze trzymanymi w domach papugami. Jeżeli jest jakaś papuga w krzyżówce na trzy litery, pierwsza A, to jest to na pewno ara. Tutaj są dwa najpopularniejsze gatunki. Mianowicie ara ararauna, zwana również arą zwyczajną i siedząca na moim ramieniu ara zielonoskrzydła, czyli chloroptera. Te dwa gatunki są najpopularniejsze i najczęściej trafiają do naszych domów. Proszę nie zwracać uwagi na dysproporcje tutaj między tymi papugami, ponieważ ta właśnie ara ararauna to jeszcze praktycznie dziecko, które dopiero kilka dni temu zaczęło samodzielnie przyjmować pokarm. Ma jeszcze bardzo krótki ogon, a nie wszystkie lotki osiągnęły swoją normalną wielkość. Ich cechy charakteru predysponują je do tego, aby były jednymi z najbardziej ulubionych naszych zwierząt domowych. Tym niemniej ze względu na swoją siłę dzioba, wielkość, sposób życia, trzeba im zapewnić naprawdę dużą przestrzeń w naszych domach. Są bardzo przyjazne, bardzo łatwo się oswajają, ale przestrzegam przed nabywaniem papug, które jeszcze nie są całkowicie samodzielne. Pamiętajmy, jeśli chcemy kupić papugę, a nie mamy doświadczenia w wykarmianiu i potrzebnego do tego sprzętu, najlepiej kupić papugę, która już samodzielnie przyjmuje pokarm, która jest już absolutnie całkowicie samodzielna i która nie miała jeszcze wcześniej żadnego opiekuna. Omijajmy szerokim łukiem tych hodowców, którzy usiłują sprzedać nam papugę, którą musimy jeszcze przez 2 czy 3 miesiące karmić. Za 2-3 lata będziemy mieli neurotyczną, znerwicowaną papugę, która będzie sprawiała ogromne trudności. Wiele osób chcących nabyć papugę dla dziecka zwykle rozgląda się za małą papuszką, uważając, że jest ona bardziej bezpieczna dla dziecka. Moim jednak zdaniem ary, które pozbawione są agresji i mają bardzo, bardzo łagodny charakter, najlepiej nadają się na papugi dla dzieci. One naprawdę nie zrobią naszemu dziecku krzywdy. Wiele osób obawia się również ar ze względu na to, że ich głosy potrafią być naprawdę bardzo głośne. Jednak, tak jak w przypadku wszystkich innych gatunków papug, to jakiego będziemy mieli ptaka w domu i czy on będzie głośny, czy też spokojny i cichy, to zależy od sposobu wychowania. Jeżeli nabędziemy odpowiednio wychowanego osobnika, jeżeli będzie on odpowiednio przez nas wychowany, tutaj szczególnie ważne są pierwsze 3-4 tygodnie pobytu w nowym domu, to naprawdę zapewniam, nie będzie to ptak hałaśliwy. Te papugi, które Państwo widzicie, to młode, rozbrykane, hałaśliwe osobniki. Jeżeli będą same, jeżeli ich towarzystwem będą wyłącznie ludzie, będą w zupełnie inny sposób się komunikowały. Te papugi są pobudzone, są hałaśliwe, są ruchliwe, ale to wynika z tego, że są dopiero niedawno tutaj. One dopiero się ze mną poznały, one nawiązują między sobą interakcje, bo wcześniej się nie widziały. One usiłują się z sobą komunikować. I w związku z tym, tak jak dzieci w przedszkolu, są właśnie takie rozbrykane, krzyczące, hałaśliwe, ale w krótkim czasie naprawdę to się zmieni. Będą ciche, spokojne i naprawdę będą wspaniałymi domowymi pupilami.